Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wędkarskich Dylematów i dzisiaj bardzo fajny materiał, ponieważ będę porównywał dwa topowe multiplikatory. Shimano Curado 300 oraz Daiwe Tatule 300. Mam wędkę od Abu Garcia Volatile Pike od 50 do 200 gramów, więc idealna wędka na taki sprzęt, na duże szczupaki i zobaczymy, czy coś uda się dzisiaj złowić. Będę przekładał te multiplikatory, bo mam tylko jedną taką wędkę, więc będę przekładał raz jedna, raz druga, może godzinka łowienia Curado, a potem godzinka łowienia Tatulą 300 i zobaczymy, jak według mnie te multiplikatory pracują, czy warto je sobie kupić, czy warto rozważyć jeden lub drugi. Wiecie, że ja jestem zwolennikiem hamulców ośrodkowych, więc jakby skłaniam się ku Curado, ale Tatula jest dużo większa, dużo bardziej taka potężna, mocna i idealna do przynęt, którymi dzisiaj będę łowił. Dzisiaj będę łowił na wielkie gumy od Dropfisha oraz zbrojenie moje z drutu. Zupełnie inne, nie na krętlikach, tylko na drucie. I zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wychodziło. To całe zbrojenie z drutu jest absolutnie moją ciężką wieczorową pracą, także zobaczymy, jak to działa i czy dzisiaj coś uda się złowić na taki zestaw. Zapraszam do oglądania. I od czego zacznę? Zacznę od przykręcenia mojego zbrojenia do gumy. Krętka. Lecimy. Standardowo. Tutaj na tym drucie już są wykonane piny, także nie trzeba ich dokładać, bo to z drutu wychodzi przy robieniu takiego drutu. Tam coś tną drzewo. Mamy jedno, drugie. Tak to wygląda. I można zacząć łowić. Wędka do 200 gramów, taka guma waży około 160 gramów. Auć, bardzo mocne. Agrafki, oj, kupiłem takie agrafki, że wow. Dobra, wpięte i machamy. Zaczynamy od ustawienia multiplikatora, bo w tej chwili jest hamulec źle ustawiony. Tu jeszcze jest źle ta plecionka nawinięta, to Wam mówiłem na live'ach. Więc będę musiał trochę się pomęczyć, żeby ją dobrze ustawić. No ale zobaczymy. Na razie takie pierwsze delikatne rzuty testowe. Wędka też to dla mnie nowość. Fajnie to chodzi. Hamulce w Curado ustawione są w ten sposób, że jest połowa bloczku włączona. No i zobaczymy. Bardzo fajnie pracuje multiplikator. Co tu się stało? A, kotwica mi się zaczepiła. O. A, bo nie wbiłem kotwicy. Na pewno, że tak, słuchajcie. No. Oczywiście wbijamy kotwicę tu w brzuszek. O. Wtedy się mniej majta. I się nie plącze. No i lecimy. Jak widzicie, moje rzuty są coraz śmielsze. Tu jeszcze muszę sobie ustawić tą plecionkę, no bo przewijałem i źle to przewinąłem. Bez żadnego dociążenia guma. Najwyżej zaraz założę dociążenie. Ciekawie są przelotki rozłożone, bo widzę teraz, jak
na tej wędce, że te ostatnie przelotki przy szczytówce są jakby trochę wyżej, dziwnie. Fajnie guma pracuje, ładnie się kolebie na boki. Z rzutami nie ma żadnych problemów. To jest tak naprawdę Trunks 300 w wersji lightowej, czyli pozbawionej elementów nierdzewnych. Taka mniej na słone wody, bardziej na słodkie. Pierwsze rzuty już za mną. Zobaczymy, jak to się dalej będzie układało. Na razie żadnych brań, nic. Ale to dopiero początek. Najbardziej takie frustrująca rzecz przy takiej pracy youtubera jest to, że muszę cały czas ze sobą targać ten sprzęt do nagrywania, także łowienie jest takie dosyć szarpane, wam powiem. I to jest naprawdę ciężka sprawa i dobry moment, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli chcecie się dowiedzieć, czym różni się Curado 300 od Tatoli 300, oczywiście według mnie. Jak według mnie łowi się jednym i drugim multiplikatorem i który według mnie jest fajniejszy, lepszy i który ja bym wybrał. Także zapraszam do oglądania. Ciekawe, gdzie te ryby stoją. Powiem szczerze, że nawet bym zmienił trochę ustawienia tego hamulca. To jest taki kluczowy moment nad wodą, żeby uważać, żeby nie zgubić. 1, 2 i 3. Tu są 2, 2, 3 są. No dosyć mocno hamuje, trochę się boję. Dobra, jeszcze zostawimy. Wędka dosyć sztywna, ale ona jest do 200 gramów. Ja bym wolał wędkę bardziej giętką. Bardziej ładującą. No ale cóż, zobaczymy. Ręce całe mokre. Leje się z tego multiplikatora. Jeszcze zaczyna deszcz padać. No. Jakby tego było mało. A miało nie padać. Miała być piękna pogoda. Kolejna zmiana miejscówki to dobry czas, żeby powiedzieć kilka słów o technice w Curado. 6 plus 1 łożysk, 10 kg moc hamulca, także naprawdę mocny multiplikator, karbonowe podkładki, mikromodułowe koła zębate, także wszystko to, co jest najlepszego w multiplikatorach Shimano. Jedno, co mnie troszeczkę rozpraszało przy łowieniu Curado 301, to to, że hamulec ośrodkowy hamował moim zdaniem zbyt dużą siłą. Docisk puli był ustawiony delikatnie, żeby tylko szpula nie stukała, a mimo wszystko te hamulce tak mocno hamowały tak ciężką przynętę, że te rzuty nie były takie dalekie, jakbym chciał, żeby były. Niestety bałem się odłączyć jeden bloczek i zostawić tylko dwa, no bo jednak przynęta duża, ciężka i nie chciałem jej stracić. To i tak nie miało żadnego znaczenia, bo chwilę później to zobaczycie na materiale, co się stało. Curado, bardzo fajny multiplikator. Przewidywalny, ale zaraz założę tatulę i zobaczymy, jak ona się sprawuje. Nic się nie dzieje, więc zrobię szybką podmiankę i założę mojego weterana, czyli Jerka Dire Shocks podzierganego przez szczupaki. Zobaczymy, może w coś takiego mniejszego przyłożę. Wędka jest od 50 gramów, jerk waży nie wiem ile, 50, więc dolna granica. Zobaczymy, jak się tym macha. O. Jo. Pięknie. Zobaczymy na jerkusia, czy się coś skusi. Trochę za wolny multik do jerka, bo jerki niby
Powinno się szybko zbierać, ale tutaj całkiem nawet fajnie to wygląda. Przełożenie 4,7 do 1, wkurado 301 oznacza 63 cm nawinięte za jednym obrotem korbki. Pogoda nie rozpieszcza, ale zobaczymy, może się coś uda wyjąć. Tak wspaniały jerk Dyer Shox, że on pracuje jak się go ściąga, jak się go nie ściąga, jak się go szarpie, ale też jak mu się pozostawia. Wolną rękę, że tak powiem. No i kurado z takimi samymi ustawieniami. Rzuca jak kamieniem. No i słuchajcie, to jest ten czas, kiedy trzeba zmienić kurado na tatule. Także zmieniam kurado na tatule. Zakładam dokładnie tą samą gumę z moim drutem, z moimi kotwicami i zobaczymy, czy tym razem się coś chwyci. Problem jest taki, że pogoda się całkowicie zmieniła. Jeszcze 2 godziny temu wiało mocno, było nawet słońce, a teraz słońca nie ma. Przestało wiać, nie ma fali, zrobiło się dużo cieplej, także bardziej komfortowo dla mnie, ale nie wiem jak dla szczupaków, także zakładam tego giganta. Tatule 300 i machamy dalej. Tak jak widzicie, teraz jest kurado, tutaj tatula, nożyczki i szybko przezbroję ten zestaw. I machamy zupełnie innym multiplikatorem. Tatula 300, sporo większy multiplikator. I kurado 300. Oba wyśmienite. Ale zdecydowanie tatula jest większa. To nawet widać. Mam przymierze tutaj oba. To różnica jest naprawdę spora. Widać gołym okiem, że tatula jest większym multiplikatorem. O. I założymy Dive Tatula 300. Dive'a na moim kanale była tylko jedna, 103. Strasznie żałuję, że się jej pozbyłem. Ale takie miałem podejście kiedyś, że ona mi do niczego nie potrzebna, bo fajniejszy jest SLX, lepiej się nim łowi. Wow, naprawdę dużo cięższy. Inaczej zupełnie wyważa tą wędkę. No, jak tutaj z tym wyważeniem. No wręcz idealnie był, jak to się niektórzy mówią, że chyba tak powinno być, nie? Jakoś tak. Dużo większy kręcioł. Plecionka. No i tu jest ten system TWS. Hamulec magnetyczny, czyli zupełnie coś innego niż kurado. I zobaczymy, jak ten zestaw sobie poradzi. Znowu zaczyna wiać, chyba będzie znowu padać. O, wędka bardzo mocna, chociaż wolałbym bardziej giętką. No ale cóż, jest jak jest. Łowisko świetne, są tu naprawdę duże pajki. No ale jakoś dzisiaj. Może ta pełnia, może ciśnienie, może nie taki kolor przynęty, może ja coś źle robię. Ale tematem filmu jest test kurado i tatuli, więc testujemy dalej. Zmontowałem zestaw oparty na Dive'ie tatuli tym razem. Już mi się podoba Dive'a, ponieważ jest regulacja hamulca magnetycznego z zewnątrz, a w kurado trzeba otwierać pokrywę, którą można zgubić i regulować bloczkami. Macham. Powiem wam szczerze, że pierwsze wrażenie zdecydowanie na plus tatuli.
dużo ładniej pracuje. To jest przełożenie 6.3, czyli dużo wyższe tam 4.7, ale no dużo fajniej pracuje ten multiplikator. Przecież guma ta sama. No tak, zaraz ją urwę. Byłoby. No nie no. Garść informacji technicznych na temat tatuli. Tatula ma jedno łożysko więcej od Curado, 7,1 wsteczne. Dodatkowo ma 1 kg mocniejszy hamulec walki, aż 11 kg. Jest też większym, potężniejszym multiplikatorem i też sporo cięższym. Curado jest naprawdę dużo lżejsze. No i przełożenie 6.3 do 1 to daje aż 85 cm nawoju za jednym obrotem korbki. Sporo więcej od Curado, które dostałem do tego testu. Tak mocny, że muszę urwać w ten sposób. O! Strzeliła. No niestety. Tak to jest, jak się chwali. Pochwaliłem dajwę tatulę, że jest super fajna, fajniejsza od Curado i szlak trafił gumę z moim drutem, kotwicami, ze wszystkim. I to przy samym brzegu, ale na tyle głęboko, że nie jestem w stanie. Mimo, że mam gumowce w samochodzie, to niestety nie wyjmę. No widać, że przełożenie większe. Mocniej pracuje guma. Tym razem tutaj przy brzegu już nie będę taki odważny. I trochę wyżej poprowadzę tą gumę. Żeby nie stracić drugiej przynęty. Ale świetnie pracuje. Nic jej nie przeszkadza. Idę, machnę tam dalej. No i to jest fajne w tatuli, że mogę sobie teraz odpuścić trochę hamulec magnetyczny. Dalej się nic nie plącze. Rzuciłem taką świecę, czyli niezbyt poprawnie do góry. I ściągam. Dużo większa korba, w sensie rozstaw tych knobów, ale również wygodny w trzymaniu multiplikator. Nic zupełnie się nie dzieje, jeszcze odpuszczę. To jest fajne, że można sobie tak sterować jak się chce. W Curado nie było żadnych stuków, puków, luzów, nic. Tutaj jest jakby taki delikatny luz. Takie mam wrażenie, że słychać mechanizm. Nie wiem, czy to od tego TWS-a, czyli ten tewing system, czyli ten wodzik, który prowadzi plecionkę, jak się zwija. O, już chciało mi się zbrodzić, ale rzut był dużo dalszy, więc troszeczkę przykręcimy. No ale to jest jednak bardzo fajna cecha multiplikatora, że ma to sterowanie na zewnątrz i można sobie sterować siłą hamowania, dawać więcej, mniej. To jest fajna cecha multiplikatorów, że są regulowalne z zewnątrz. Curado wychodzi z założenia, czyli marka Shimano wychodzi z założenia, że jak już ustawicie i machacie tam 150 gramowymi przynętami, wam się nie plącze, to macie od tego docisk, szpuli, palucha i w sumie nie musicie. Racja, no. Ale wiecie, zawsze jakaś forma regulacji versus jej brak. No i od razu mi się rzuca zdecydowanie dalej. Zdecydowanie dalej rzucam, ponieważ mogłem sobie troszeczkę hamulec odpuścić, a tam w Curado trzeba otwierać, ustawiać te bloczki sobie
Wiadomo, że jak już się raz ustawi, to one już są ustawione i możecie sobie potem cały dzień łowić. Jest to taka, wiecie, no, żadna jakaś cecha dyskwalifikująca kurado. Ale przyjemniejszy jest multiplikator dajwy. Tutaj jak się go trzyma ręką, też taki fajny, tu fajnie ząb też wchodzi pod palec idealnie. Tu jest węższy, a tu jest szerszy. Przód jest szerszy, tył multiplikatora jest węższy, więc przy ręce lepiej to wszystko leży. No fajny, fajny. Podoba mi się. To co mi się nie podoba, to to, że nie biorą szczupaki. Często jest tak, że łowię na takie ogromne kotlety, a ktoś przyjeżdża z taką mini przynętką typu 15 cm kanibalek i bęc metrówę wyciąga. No ale to nie taki kręcioł, nie taki multik na takie mini przynęty, więc się nie przejmuję. Także zmiana gumy, po targach dopiero, po targach Evolution będę miał gumy w kolorach naturalnych od Rofisha, także szybka zmiana na inną gumę od Westina. Tą pierwszą wbijam, tą drugą zostawiam wolną, bo lepiej jak przyłoży szczupak, to wydaje mi się, że lepiej zacina się w kotwicę luźną. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzu. Mam też gumę tutaj od Savage Geara. Też z taką neonową kotwicą, ale na razie pomacham tym Westinem. Tym razem będę łowił na kolory naturalne. Taki szczupaczek od Westina. 20 chyba 2 cm czy 24 i dalej ta tula 300, którą jestem zachwycony. Ale nic się nie dzieje niestety. Ani przycina. O! Co to było? Mieliśmy branie. O! Malucha jakiegoś. Ale branie było. O! W tym miejscu widać o szarp uderzenie. Nacięcie. O. Słuchajcie, to już będzie koniec tego odcinka. Porównanie Tatuli 300 z Curado 300. Według mnie, moim zdaniem, zdaniem wędkarskich dylematów, wygrywa Tatula 300. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wygodniej, łatwiej mi się łowiło tym multiplikatorem. Jakoś przyjemniej po prostu. Może dlatego, że ma też regulację do hamulca szpuli na pokrywie szpuli. Nie trzeba gmerać, nie trzeba zmieniać tych bloczków hamulcowych. Wiecie, nie robi się tego tak często, ale jak ja dzisiaj kombinowałem, zakładałem malutkie przynęty, duże przynęty, to taka regulacja naprawdę pomaga, łatwiej się łowi, przyjemniej, jest taki większy, siermiężny, lepiej wyważa tą wędkę. No dzisiaj mi się po prostu lepiej łowiło tym multiplikatorem i jeśli miałbym sobie osobiście kupować taki multiplikator, wziąłbym Tatulę. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, rozważcie subskrypcję i standardowo widzimy się to na rybach. Cześć!